Woda w kuflu. To jest to. Serwus, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was taki bardzo spontaniczny film z tego względu, że przyszła do mnie pewna paczka. Nie jest to paczka, którą ja sobie zamówiłam, którą kupiłam. Jest to paczka od pewnej youtuberki. Macie, bo o niej mowa, mieliście już przyjemność spotkać na jednym z moich vlogów z Warszawy, ponieważ spotkałyśmy się w czasie, kiedy Madzia przyjechała na weekend do Warszawy. Poszłyśmy sobie na kawę, porozmawiałyśmy, bardzo się polubiłyśmy i uznałyśmy, że zrobimy sobie taką małą wymiankę, czyli wyślemy do siebie paczki, w których będą rzeczy, które chciałybyśmy tej osobie podarować lub stwierdziłybyśmy, że ta osoba fajnie, gdyby te rzeczy przetestowała. No i słuchajcie, doszła do mnie paczka i stwierdziłam, że otworzę ją sobie z Wami, otworzę ją sobie na żywo. Nie wiem jeszcze, co jest tam w środku, ale już jestem tak ciekawa, że stwierdziłam, że muszę to po prostu już dzisiaj nagrać, mimo tego, że jak słyszycie, nadal jestem chora i troszkę chrypię. Mam nadzieję, że nie będę bardzo kasłać na tym filmie. Także zabieramy się do odpakowania. Może mi się to uda jakoś oderwać. O, w sumie ładnie odchodzi. Jest paczuszka. Pełna dobroci. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. A właśnie, Madzia jak wysłała mi paczkę, mówiła, że będzie do niej dołączona instrukcja obsługi. I widzę, że jest faktycznie tutaj liścik. Także będziemy ją odpakowywać tak jakby po kolei, czyli według listy, która jest tutaj napisana. I liścik zaczyna się: hej Asiu, zacznij dzień w stylu życiowej pani. Madzia ma również kanał na YouTubie i jej kanał to jest właśnie Życiowa Pani. Oczywiście zostawię Wam link w opisie. Więc zaczynamy, już się nie mogę doczekać. Punkt pierwszy. Weź ciepłą kąpiel. W paczce znajduje się pachnący żel zapewniający niesamowite doznania. Okej, szukamy żelu. No widzę, że jest. Ale jest tak zapakowany, że nie miał prawa się wylać, zobaczcie. Co to jest? Bielenda. Witaminowy olejek pod prysznic z mikrokapsułkami regenerujący. Kwiat pomarańczy i miód. O Boże, ale będę pachnieć. Wy też zawsze boicie się wąchać takie żele, bo boicie się, że Wam strzeli w nos. Mnie to nieraz się niestety zdarzyło. O Jezu, jak pięknie. Wiecie co, to jest taki bardziej miodowy niż pomarańczowy żel, ale wyjątkowy kosmetyk o innowacyjnej, bogatej formule z witaminą E w mikrokapsułkach. Super, czyli te kapsułki, które mamy tutaj w środku, myślę, że będą się rozpuszczać i będzie nam się robił taki jakby peeling. Super, bardzo fajna sprawa, Madzia, dziękuję. Na pewno mi się bardzo przyda. Ok, lecimy dalej. Punkt drugi. Zrób maseczkę. O, czyli to jest coś dla mnie. Pielęgnacja poprawi Ci nastrój. No, jak chyba każdemu. Czy jest ktoś tutaj, kto nie lubi maseczek? I mamy maseczkę z ziai, regenerująca z glinką brązową każdy rodzaj skóry. Super sprawa. Maseczki z glinką są jak najbardziej wskazane z tego względu, że ostatnio mam problemy z cerą, a jak wiadomo, na problemy z cerą glinka jest najlepsza, także bardzo mi się przyda. I co my tutaj mamy? Glinka brązowa. Olej canola, glicerydy kokosowe, prowitamina B5, witamina E, ekstra. Także bardzo się przyda. Myślę, że może już nawet dzisiaj ją sobie zrobię wieczorem, jak zmyję makijaż. Ok, co mamy dalej? Punkt trzeci. Pomaluj pazurki. O! To jest coś, co powinnam zacząć robić. Bo powiem Wam, że ostatnio bardzo poprawiła mi się kondycja paznokci. I to już któryś raz je tak troszkę przycinam, bo ja nie lubię takich bardzo długich. Przepraszam. Ale, ale powinnam zacząć je faktycznie malować. Pomaluj pazurki. Tym razem postawiłam na pastelowy błękit. Na pewno zostanie zauważony. Pastelowy błękit. Powiem Wam, że takiego koloru chyba jeszcze nigdy nie miałam. O, ładniutki. Fajny. Fajny, taki myślę będzie uniwersalny. I widzę, że jest z Golden Rose. Ja bardzo lubię Golden Rose. Lubię zarówno lakiery i wszystkie rzeczy do twarzy. Także bardzo fajnie myślę się. I fajny, bo jest malutki. Więc ja z moją częstotliwością malowania paznokci nie mogę mieć
dużych lakierów, bo po prostu by mi zaraz wszystko wyschło. Także super, bardzo mi się podoba kolor. Bardzo ładny, myślę, że przetestuję. Ok, punkt czwarty. Pora na makijaż. Co my mamy tutaj odnośnie makijażu? Jak wiesz, często stawiam na kreskę i intensywne usta. No w zasadzie tak, jak już zobaczycie Madzie na jej filmikach, to ona bardzo często ma mocne usta, takie czerwone, różowe i kreskę na oku. No to jest w sumie cała Madzia. Ja, jak wiesz, często stawiam na kreskę intensywne usta, dlatego podarowałam Ci czarną kredkę. O, fantastycznie, akurat mi się kończy. I czerwoną pomadkę. Kobieco. Poczuł się jak gwiazda na red carpet. To prawda. No i mamy, faktycznie mamy. O, super. Mamy kredeczkę z Lovely. Ja ją kiedyś miałam. Z tego co pamiętam, to ją używałam i była całkiem fajna. Ona jest zakończona w ogóle strugaczką. Ja non-stop dokupuję strugaczki i wiecznie je gubię. Także myślę, że bardzo się przyda. Także super, czarna kredeczka jak najbardziej na plus. I słuchajcie, no... Jest kolor. Jest to, słuchajcie, matowa pomadka, matowy lip gloss do ust z formułą długotrwałą. Bardzo ładny kolor. Wiecie co, on nie jest taki czerwony, może ja to otworzę po prostu. Piękny. O Jezu, jaki ładny. Śliczna jest. Śliczna jest, taka krwista, ale taka troszkę... Kurczę, w kamerze chyba nie będzie tego tak dobrze widać. Ale troszkę wpadająca w malinę. Bardzo ładna. Myślę, że będzie fajnie wyglądać na ustach. I ona jest taka płynna. Ja wiecie co, z tymi matowymi pomadkami mam ten problem, że bardzo wysuszają mi usta. Jeżeli mam to w kredce, to po prostu jak to jest jeszcze matowe, jeszcze jest suche, to mnie boli po prostu przy nakładaniu. A to jest, wiecie co, taka troszkę bardziej płynna konsystencja, także myślę, że będę sobie testować. A pomadki z Lovely matowej jeszcze nie miałam, także fajna sprawa. I co mamy jeszcze dalej? Ogarnij włosy. Ho! To nie jest takie proste. Ogarnij włosy. Fryzura a la Ariana Grande. No może. Kucyk z części włosów, reszta rozpuszczona. No myślę, że to jest wyzwanie przy mojej ilości włosów. A słuchajcie, tutaj jeszcze jest jedna rzecz, o której tutaj Maja nie napisała, a mamy, słuchajcie, podkład. Mamy podkład z Golden Rose. Ja przed chwilą Wam mówiłam, że uwielbiam Golden Rose. No i super się składa, bo Madzia jeszcze tutaj dorzuciła mi podkład, także bardzo fajna sprawa. Nigdy nie miałam podkładu z Golden Rose, używam do tej pory rzeczy do brwi, używam również pomadek, używam pudrów, róż również mam z Golden Rose, ale nigdy nie miałam podkładu, także dziękuję Madzia, bo będę mogła sobie przetestować i widzę, że to jest jakiś concealer. Aha, to jest dwa w jednym, słuchajcie, to jest podkład i korektor. Także myślę, że będzie fajnie zakrywał. No i idealnie, idealnie, bo mówiłam, że mam problemy z cerą. Więc póki co będzie mi fajnie zakrywał. Nie wiem, jaki to jest kolor. 02 Ivory. Więc myślę, że będzie akurat dla mnie jak znalazł, bo ja jestem dość blada. Bardzo się cieszę, bo lubię testować podkłady, a tak jak mówiłam, tego jeszcze nie miałam, więc super. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajna sprawa. Coś co lubię. Coś co lubię. Dobra kaloria, moje ulubione batoniki i ten jest, ja już go jadłam, ale bardzo się cieszę, bo go bardzo lubię, jest przepyszny. Kokos z cytryną. To są wegańskie batoniki z dużą zawartością błonnika, także jeżeli nie znacie, to polecam, bo są super. Bardzo smaczne i bardzo zdrowe. Także dziękuję Madzia. Super. Zaraz go sobie odpakuję. No i słuchajcie, mamy tutaj na zakończenie. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić. Do dzieła, pozdrawiam, Madzia. Słuchajcie, fantastyczna sprawa. Bardzo fajna paczka i Madzia w ogóle jest bardzo kreatywna, jest bardzo kreatywną osobą, także to mnie nawet jakoś tak nie zdziwiło, ale bardzo ucieszyło. Także na pewno wszystkie rzeczy będę testować, bo no Madzia trafiła, jeżeli chodzi o każdą jedną rzecz. Bardzo się w ogóle cieszę z tego żelu, bo pachnie naprawdę pięknie.
I taki w sumie ten pomarańcz z miodem troszkę mi też się kojarzą z jesienią, także fajnie będę sobie testować, będę się wypachniać pod pryszniczkiem. Także dziękuję Madzia bardzo serdecznie. Zaraz oczywiście dam Madzi znać o tym, że paczka została odpakowana i że nagrałam takiego open boxika. Mam nadzieję, że taki szybki filmik Wam się spodobał, bo tak jak mówię, nagrałam go bardzo spontanicznie, odebrałam paczkę i stwierdziłam, że siądę i po prostu to nagram. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu filmików, to oczywiście też koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Dajcie mi też znać, czy znacie te produkty, które ja tutaj odpakowałam, które Madzia mi podarowała, czy je lubicie, używacie i polecacie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i myślę, że już widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia, w zależności od tego, kiedy ten filmik wejdzie na kanał, kiedy będziecie go oglądać. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam, pa!